Jest jakaś, nie wiem która, ale strasznie wcześnie rano albo bardzo późno w nocy. Możecie wybrać. I ja wstałam, ubrałam się. I zamawiam Ubera i jadę na lotnisko. I lecę do Londynu. Jestem strasznie szczęśliwa, może tego po mnie nie widać, ale bardzo się cieszę. Więc zapraszam Was w tę, albo tę, nigdy nie wiem, podróż ze mną. Myślę, że nic lepszego i mądrzejszego o tej godzinie nie mam do powiedzenia. Jedziemy. Wyglądam tak. W ogóle uważam, że jesteśmy tym, co pakujemy na weekendowy wyjazd. Potem wam opowiem, co ja spakowałam. Ale tak poczułam teraz, że właśnie to są rzeczy, to jestem ja. To, co jest ze mną w tym momencie. Ja i największe osiągnięcie Polaków, czyli paczkomat. Czekam na... O, podjeżdża pan. Pan Uber, albo w sumie. Idziemy się na lotnisko. Jest tak wczesnie rano, że przed chwilą nagrywałam dla was taki mega długi klip. I okazało się, że to zdjęcie. Dobra. Ja czekam na to, aż ludzie sobie wejdą, pokłócą się o miejsce. W ogóle mam wrażenie, że zawsze jak jestem na lotnisku, to wszyscy ludzie są na nim pierwszy raz. Totalnie nie wiedzą, co to jest bilet, co to jest paszport, gdzie oni lecą. Jakby w głowie czarna dziura, biała plama, czy jak to się tam mówi. Dobra. Chciałabym być już na miejscu. Dałam sobie kawę. Of course, kawę na lotnisku kosztuje 24 zł. Za małą czarną kawę. Mega dziwne. Dobra. To pa. Już kiedyś to mówiłam, nie mogę się żegnać i witać w każdym klipie, albo teraz. Okej, hi! Jestem już w Londynie. Jestem strasznie zmęczona, bo zwykła pobudka bardzo rano to jest zawsze męcząca sprawa. Ale lecę teraz zostawić swoje rzeczy i odwiedzić Mikołaja w biurze. No, jest trochę zimno. Wieje wiatr. Ale generalnie wszyscy tutaj chodzą w krótkich spodenkach. No, ale zaraz sobie poszukuję, muszę tak patrzeć. Okay. Jestem też głodna, więc może po drodze będzie jakieś piękne miejsce, żeby coś zjeść. No. I idę, mam jakieś 10 minut spaceru. Bo rozładował mi się telefon i miałam wam nagrywać, a się rozładował i musiałam naładować, więc już jest, nie wiem, 17. Trochę dzisiaj już sobie pochodziłam, a teraz idziemy zjeść i idziemy chyba zjeść do mojej ulubionej restauracji. Bardzo śmietniki. No, nawet się ociepliło, jest tak 13 stopni. Nie wiem, co mówić. Średnia jest ze mnie. Cały czas mam wrażenie, że zaraz mnie przejedzie samochód. Bardzo
będą fast foody na świecie, czyli przekrzaku. I teraz będziemy jeść hamburgera. Jeśli nigdy nie jedliście szekrzaka, to musicie spróbować. Chyba jest tylko w Londynie i w Stanach. No, McDonald's i resztę nie ma podjazd. Jezu, kumacie, że ja przez pół godziny, nie no, 10 minut mówiłam i nie nagrywałam. Jestem chyba najgorsza na świecie w tym. Ale w skrócie to, po jedzeniu poszliśmy się przejść tutaj na Soho. Idziemy na piwo. Ja of course bezalkoholowe. No i pewnie spać. Tylko mam bladą twarz, ale po prostu już mój makijaż jest baj i muszę chyba kupić samoopalacz. W ogóle zauważyłam tutaj, bo byłam w tej drogerii Boots chyba, że wszystkie laski kupują samoopalacze. I w ogóle zauważyłam, że dużo dziewczyn, no czy nie wiem, może po prostu ja miałam taki... Moja opinia, że dużo lasek jest takich bardzo pomalowanych, mają doczepione rzęsy, właśnie wiecie, opalone na maksa, takie, no to nie jest taki skandynawski vibe, ale na przykład też jest dużo Azjatek, które wyglądają tak pięknie, masakra. W ogóle podeszła do mnie jedna laska i mówi, Jezu, jakie masz piękne buty, i mówię, I love your outfit. Było takie miłe. Dobra, kończę, bo ja czuję, że Mikołaj czuje się niekomfortowo jak na dziewczynę vlogerkę. Witam was w kolejnym dniu. Nie wiem, co? Co? Że to jest apartment. A w sumie zobacz. O. Zrobione. Patrzcie, to jest blok mieszkalny. Koś. Wstałam i idę na śniadanie. A ja tam czapkę zdejmuję z klęsem. Mikołaj wszedł do kościoła, bo myślał, że to kościół. Zdjął czapkę, a pan mówi, to jest mieszkanie. Idziemy na śniadanie. Nie mam ochoty na bułkę. Jakąś słodką. Z... Nie wiem. Mam dzisiaj dużo planów. O. No. Może dzisiaj trochę mam więcej energii, więc więcej mam pokażę. Dobra, kumacie, że ja znowu was zapomniałam. Nie wiem czemu, po prostu nie mogę się do tego przyzwyczaić. Jak jestem, jak coś się super dzieje, no to w ogóle nie myślę o telefonie. Ale może to dobrze. Byłam w ogóle w Brandy teraz i nic nie kupiłam. Jakoś nie, not in the mood. Nie wiem. Może dlatego, że nie mam za dużo miejsca w bagażu. Może dlatego, że mam bardzo dużo rzeczy w mojej szafie i jakoś nie czuję tego. Nie wiem. Ale tak. Chodzę sobie tu wyszukać Mikołaja, bo nie chciało mu się chodzić ze mną po sklepach, więc poszedł sobie usiąść w kawiarni.
No i zaraz będziemy szli do muzeum. Jestem tutaj chyba jedyną osobą, która chodzi w czapce, bo ludzie chodzą w tych krótkich spodenkach. Weird. No. I tak, byłam w... Chciałam sobie kupić leginsy w Alojodze, byłam też. Ale powiem wam, że... No i tam. Może... I nie wiem, no jakoś totalnie nie mój mód na zakupy. A może to i lepiej. Pewno dla mojego portfela. Dobra. No to nie wiem, to widzimy się dalej, ale nie wiem, czy nie zapomnę, więc... Więc be ready na to, że zapomnę. I jedziemy do kursu. Są takie bardzo skrępne, nieładne. I strasznie dużo trzeba chodzić w tych metrach. Tak, milion schodów i milion wszystkiego. Tu mamy moja buzia. Boeing. Jadłam przed chwilą takiego pysznego donata, ale wam nie pokazałam, bo nie pokazuję wam. O, tutaj jest jego... Mój kaszmirowy sweter! Bo nie pokazuję wam świetnych rzeczy. Śmieję się, że pokazuję wam po prostu tylko, jak nie robię nic świetnego. Idę teraz do Glossier. No! Dobra! Dobra, jesteśmy pod... Już tak wysoko mam tą czapkę. Jak... Jak faceci z Ejma Leondor. Idę, chodzę. Nie wiem, czy tu można kręcić, ale pewnie można. I trochę wam pokażę. Się wstydzę. Strasznie dużo ludzi. Dobra, wyłączam się, biorę to, co potrzebuję. Dobra, zamówiłam i teraz czekam, aż pani mnie zawoła, żeby odebrać zamówienie. Tutaj w ogóle nie ma czegoś takiego jak kasy, tylko pani podchodzisz do pani, która ma iPada, mówisz, co chcesz i ona to robi za ciebie, płacisz jej kartą. I potem idziesz do drugiego pomieszczenia i cię pani woła. Przyjeżdża ta twoja paczka na takim wyciągu i pani woła. Ale w jakimś pubie jak piwo bezalkoholowe z Włoch. Włoskie piwo. Guys, chciałabym porozmawiać o moim chłopaku, który dzisiaj cały dzień chodzi za mną po sklepach i po prostu nie powiedział pół słowa. Niesamowita osoba. Właśnie za to kupiłam książkę w prezencie ode mnie. Jakaś mega kolejka po spaghetti. Ale tylko ja robię dobre spaghetti. Dobra, idę go szukać, bo teraz byłam w sklepie i on powiedział, dobra, to ty sobie tu bądź, a ja idę do pubu. Świetna osoba, dobrze trafiłam. Kiedyś mi albo nie będę tej historii opowiadać, bo ona nie jest fajna. Dobra, pa! Hello, kolejny dzień. W ogóle kilka z was zapytało mnie, czy będzie vlog. No, coś tam mam, ale generalnie wszystko, jak już mówiłam pewnie, że wszystko, co super nie kręcę, to zapominam, bo nie wiem, nie potrafię. Ale weźmy teraz w muzeum. Idziemy do kolejnego. Thank you.
zawsze musiałam przejechać autobusem. To jest ulubiona część każdej podróży, a raczej finał każdej podróży kończy się w tym pieprzonym autobusiku. Jestem mega zmęczona. Nie nagrałam, może nagram wam jutro rano zakończenie, bo dzisiaj nie powiem już nic miłego, a to wszystko tam jest tylko urywane. Ale daję wam znać, że doleciałam. Zawsze się rodzicom dawało znać, że się doleciałam. Hello! Witam was już z mojej kanapy. Obok tutaj mnie jest Amorek. Siedzimy sobie, oglądamy telewizję, ja trochę czytam książkę. No i przyszłam się pożegnać, bo tam w tych vlogach jest wszystko bez ładu, składu i w ogóle niczego, a myślę, że trzeba po prostu to tak dopiąć klamrą. Więc wróciłam już z Londynu. Gdzieś tam pisałam na Instagramie, że ja w podróżowaniu też bardzo lubię to, że się wraca do domu. Ja bardzo lubię wracać do mojego domu, do mojej codzienności, rutyny, do moich kotów. W ogóle nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja jak gdzieś wyjeżdżam, to nie jestem w stanie utrzymać swojej rutyny. To znaczy zawsze jestem, czuję się jakbym była trochę inną osobą, że nie jestem regularna, bo na przykład nie biorę leków. Znaczy leki biorę, ale na przykład suplementów, bo teraz mam taki czas, że chciałabym być w tym bardzo regularna, żeby brać suplementy. No i jak wyjeżdżam, to ja biorę tylko to, co nie wiem, to jest coś w mojej głowie, albo się nie rozciągam. No jakieś takie rzeczy mi uciekają na takich wyjazdach. Of course, nie odżywiam się jakoś super zdrowo. Więc ja lubię wrócić do mojej rutyny, już w niej jestem, dzisiaj mam jeszcze dzień wolny, więc pomału sobie wracam, myślę, że zrobię sobie taki miły, przyjemny dzień. Nałożyłam sobie maseczkę, w ogóle to jest mega śmieszna historia, bo znalazłam w szafie u Mikołaja prezent dla mnie walentynkowy, no i musiałam się przyznać, że mi dał, więc nałożyłam sobie, i to właśnie było taki zestaw do pielęgnacji, nałożyłam sobie na twarz. I tak, będę musiała zrobić jakieś zakupy, będę musiała posprzątać trochę i przygotować się na ten tydzień. Ale powinnam wam powiedzieć, jak było w Londynie, więc w Londynie było świetnie. Jestem zaskoczona, byłam tak niezbyt pozytywnie nastawiona, bo byłam w Londynie kilka lat temu i mi się nie podobało. A teraz mi się bardzo podobało i na pewno wrócę do Londynu. Będę tam przyjeżdżać, będę odwiedzać Mikołaja. W sensie będę... No nieważne. I spoko. Myślę, że teraz polecę, jak będzie trochę cieplej. Mimo, że nie było zimno, bo wiecie, ludzie w ogóle chodzili w krótkich spodenkach, co mnie też mega zaskoczyło. Ale jednak ja lubię, jak chodzę w krótkim rękawku i wiecie, i nie masz tych kurtek, tego wszystkiego, nie musisz się przejmować. Na pewno nie polecę już z lotniska Luton, bo, znaczy nie wiem, może też po prostu miałam pecha, bo ja wiem, że ten pociąg, to wszystko jest teraz świetnie pomyślane i skomunikowane, no ale jednak nope. I co jeszcze? I może jakoś bym chciała zobaczyć tą spokojniejszą część Londynu, bo teraz byłam głównie w takich, wiecie, centrum, byłam na Soho. Soho mi się bardzo podobało. Ale też w ogóle zanim przyjechałam, to Mikołaj mówił mi, że Nowy Jork jest, że jemu to jest podobna dla niego energia, Nowy Jork i Londyn. Dla mnie w ogóle nie. Powiedziałabym, że w ogóle nie. Nie przypominał mi Nowy Jork Londynu, ani na odwrót. To jest całkiem nowe miejsce. Muszę sobie trochę o tym pomyśleć, o tym, jakie mam podsumowanie. A może zrobię takiego vloga o tym, co mi się podobało w Londynie, co mi się nie podobało. Też się mnie pytać, co kupiłam w tym Londynie. Kilka rzeczy kupiłam, które dawno chciałam kupić, zobaczyłam na żywo, więc kupiłam. Kilka rzeczy nie kupiłam, bo też zobaczyłam na żywo i stwierdziłam w ogóle, wiecie, że chcę się mieć takie rzeczy, a one są in real life tragiczne. Więc może taki vlog, podsumowanie Londynu, co o tym myślicie? Dajcie mi znać w komentarzach. Dobra, i kończę. Żegnam się z wami. Dzięki, że ze mną byliście. Sorry, że ten vlog był taki super chaotyczny, ale no muszę się tego wszystkiego jeszcze nauczyć. Plus no
jestem też taką osobą, która jak coś przeżywa, to przeżywam to całą sobą. W ogóle nie myślałam o takich rzeczach, żeby wyciągnąć telefon i coś mówić, bo wtedy nie czujesz tego. Dobra, już kończę, bo gadam głupoty. No to pa, pa, miłego tygodnia i miłego poniedziałku wam życzę.